Dzień dobry, serdecznie witam w cyklu Zanim założysz fotowoltaikę, spytaj o to elektryka. Są pytania, które musicie zadać. Ten temat dzisiejszy dotyczy firm i mam tutaj fakturę od firmy, która założyła sobie 2 miesiące temu 40 kW w piku paneli fotowoltaicznych i liczyła, że będzie płacić niskie rachunki za prąd. Dostali pierwszy rachunek, okazało się, że cena za 1 kW 5 zł 87 groszy. Tutaj w tym miejscu mamy i pobrali 1642 kWh energii. Pobrali niedużo, ale cena jest kosmiczna i musieli zapłacić za prąd 9633 zł, gdzie przed założeniem fotowoltaiki płacili niecałe 5000 zł. Firma ma taryfę C11. Moc umowna 40 kW i o co chodzi? Tutaj mamy pokazany pobór prądu. W pierwszym miesiącu, czyli w maju, 3700, w drugim miesiącu, w czerwcu, już tylko 3729, wprowadzenie 4700 i 3554. I tu się wszystko zgadza, tak jak im obiecał elektryk, firma montująca panele fotowoltaiczne, mniej więcej zrównoważony pobór do wprowadzenia. Niestety pojawia się energia bierna pojemnościowa, czyli to, co generuje nam falownik w dużej mocy, a tutaj jest moc 40 kW, wpięty w instalację elektryczną firmy. I mieliśmy pobór ponad 5000 i prawie 6000 energii biernej pojemnościowej. Mamy dwa rodzaje energii biernej. Energia indukcyjna, żeby ją skompensować, potrzebujemy baterię kondensatorów. Opłata za ten prąd to jest stosunek mocy biernej indukcyjnej do całkowitego pobranego prądu. Jeżeli jest on mniejszy niż 0,4, wtedy w ogóle opłaty nie ma, a potem ona stopniowo rośnie. W przypadku mocy biernej pojemnościowej sytuacja jest dużo gorsza, ponieważ nie dość, że od razu płacimy za każdy kilowar, to jeszcze stawka jest dużo, dużo wyższa niż za 1 kWh prądu. W tej tabelce widzimy, w jaki sposób została rozliczona produkcja energii elektrycznej, współczynnik 70% tylko energii podanej do sieci można było skonsumować, ponieważ moc jest powyżej 10 kW i zostało do kupienia 1642 kWh. Tu na fakturze jest podana energia bierna pojemnościowa w jednostkach kilowarów na godzinę i widzimy stawkę za każdy kilowar 58 groszy. Dużo wyższa niż za energię elektryczną, która wynosi 40 groszy. Także widzimy, że tutaj naprawdę te koszty są potężne. I w sumie, jeżeli prześledzimy na szybko cały rachunek, to mamy opłaty z rzędu 400 zł za maj za energię pobraną, 410 za czerwiec, potem mamy stałe opłaty, niecałe 200 zł za jeden miesiąc, 200 za drugi, 172 zł opłata sieciowa i nagle pojawia się 3700 i 4192 zł za energię bierną pojemnościową. Jeżeli chcecie mieć panele fotowoltaiczne, macie firmę, to koniecznie niech firma instalująca zbada Wam prąd przed instalacją, zbada Wam prąd przy instalacji. Najlepiej też w sobotę, w niedzielę, kiedy załad nie pracuje, kiedy ta produkcja mocy biernej jest największa i niech na piśmie Wam da, że nie będziecie ponosić żadnych dodatkowych opłat, a jeżeli się pojawią na rachunku, to oni je pokryją. Lub od razu zaproponują Wam odpowiednie baterie dławikowe, które skompensują ten bardzo drogi, szkodliwy prąd. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Do usłyszenia.